Witam serdecznie moi drodzy na poprawienie nastrojów jak co niedzielę, aktualne wydanie Board News, na które zapraszam, a dla urozmaicenia zerknijcie jeszcze do zakładki Społeczność na kanale On Table, gdzie czeka na Was sonda. Wszystkich subskrybentów biorących udział w konkursie z nagrodami od firmy G2A zapraszam serdecznie do opisu, gdzie znajdą wyniki. Zachęcam jednocześnie do subskrybowania kanału, bo dzięki temu macie szansę wygrać kolejne nagrody. No i oczywiście będziecie na bieżąco. Jeśli jesteście fanami całej serii gier Valeria, to ta informacja powinna zwrócić Waszą uwagę, bowiem pojawi się nowość. Shadow Kingdoms of Valeria, gra, w której ludzie, elfy oraz krasnoludy od lat wkraczają na tereny i budują tam swoje wioski, twierdze i cytadele. Nadszedł czas zebrać żołnierzy i zniszczyć ich gatunek oraz wprowadzić rządy Królestw Cienia. A teraz news dla wszystkich lubiących gry wojenne, szczególnie te z II wojny światowej, dla wszystkich lubiących miniaturki i dla wszystkich graczy komputerowej wersji World of Tanks. Możecie spodziewać się planszowego odpowiednika o dokładnie tym samym tytule. Jeśli nie znasz cyfrowej wersji gry World of Tanks, nic straconego, będziesz mógł poznać jej mechanizmy i walczyć z czołgami właśnie w wersji planszowej. Gra ma ukazać się z końcem lipca. Nowa gra od włoskiego wydawnictwa Ludus Magnus Studio ma być taktyczną grą planszową, nastawioną na współpracę i osadzoną w fantastycznych i mrocznych czasach włoskiego renesansu. Gracze to czterej młodzi najemnicy, którzy szukają swojego przeznaczenia podczas wojny między Rzymem a Wenecją. Projekt wystartuje niebawem na platformie Kickstarter. Gra Charterstone, w której również możecie budować swoją wioskę, to nie nowość, ale Charterstone Digital Edition już tak, 26 marca, będzie dostępna na platformie Steam. Gdybyście byli przywiązani do planszowej wersji, stosownego linka znajdziecie w opisie poniżej. Tam również zostawiam Wam linki do wersji cyfrowej na Androida oraz na platformę Steam. Wydawnictwo Galacta z kolejną zapowiedzią, tym razem chodzi o grę Kingsburg, która otrzyma nową szatę graficzną, a także odświeżone komponenty. Wraz z drugą edycją gry pojawi się także w pełni spolszczony dodatek, który zawiera dodatkowe moduły urozmaicające rozgrywkę, a także sprawi, że dróg do zwycięstwa będzie jeszcze więcej. Nadeszła wiosna, a wraz z nią nowość od wydawnictwa Yuvi Games. Od wczoraj na sklepowych półkach czeka na Was gra Włościanie, w której to możecie zbudować od podstaw średniowieczną osadę. Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak ta gra się prezentuje oraz jak wyglądają jej zasady, serdecznie zapraszam na ostatni odcinek premier, gdzie ją Wam pokazałam. Strategiczna gra w świecie fantasy, w której gracze będą eksplorować mroczne, fantastyczne królestwo Obsydii, dokładając kolejne kafelki terenu i budując dynamiczny i zdradziecki krajobraz. Wysyłaj więc odważnych podróżników ze swoich kolonii, aby znaleźli nowe miasta, a po drodze walczyli z napotkanymi stworzeniami i wrogimi graczami. Kickstarterowej kampanii gry Obsidia spodziewajcie się 7 kwietnia. Wydawnictwo Sit Down ogłosiło swoją nowość, grę pod tytułem Rush Out. To gra w czasie rzeczywistym dla od 3 do 5 graczy. W tym tytule możecie spodziewać się również dużej ilości kostek. Gracze wcielają się w poszukiwaczy przygód uciekających z lochów. Premiera gry zapowiedziana na jesień. 24 marca, czyli w najbliższy wtorek, spodziewajcie się startu kickstarterowej kampanii gry Lost Atlantis, a zatem w poszukiwaniu zaginionej Atlantydy udamy się pod wodę. Tuż po weekendzie, we wtorek, będziecie mogli walczyć do ostatniego okrucha, jeśli weźmiecie udział w kickstarterowej kampanii gry Deadly Desserts. Gra, której zasady możecie poznać dosłownie w 5 minut, a zagrać może każdy, kto ma odpowiednie kuchenne narzędzia. Przez wieki przestrzeń i wieczne światło gwiazd stanowiły dla naszej cywilizacji nieznaną tajemnicę. Po czasach wojny, dekadencji oraz rewolucji nauczyliśmy się wreszcie podróżować po galaktyce w poszukiwaniu nowego miejsca, które moglibyśmy nazwać domem. Problem w tym, że ta pustka skrywa w sobie wiele tajemnic. Fractal Beyond the Void ma być przystępną dla graczy grą z głęboką strategią, napięciem wokół stołu oraz dużą regrywalnością. Będziecie mogli sprawdzić to 3 września, na kiedy zapowiedziano start kickstarterowej kampanii tego tytułu. Shadow Gates ma być asymetryczną grą planszową dla od 2 do 4 graczy, osadzoną w XVI-wiecznej Japonii z alternatywną historią. Gracze staną po stronie strażników wrót bądź wolnych klanów i będą walczyć o terytoria, pamiętając zrealizować swój ukryty plan i korzystając z kart na swojej ręce.
Nieco więcej na temat tej gry znajdziecie w linku, jaki zostawiam Wam w opisie. To już oficjalne ogłoszenie ze strony Fantasy Flight Games, gdzie na targach Gamma Expo 2020 pojawił się pierwszy dodatek do gry Marvel Champions. The Rise of Red Skull trafić ma do sprzedaży w czwartym kwartale tego roku i gdyby zerknąć na okładkę, to wiemy już, że w tym dodatku pojawi się dwóch nowych bohaterów i jeden nowy przeciwnik. Ma być to połączenie najlepszych taktycznych gier z figurkami z szybką, strategiczną budową talii. W grze będziemy mogli walczyć na wiele różnych sposobów w trybie kampanii, rozgrywając scenariusze rywalizacyjne, kooperacyjne czy też solo. Tutaj nawet najmniejsza miniatura ma móc pokonać potężną bestię. No i nie musimy rzucać kostką. Łapka na myszy to gra kafelkowa dla dzieci od 6 roku życia, w której będziemy musieli jak najlepiej, a raczej w jak najlepszych miejscach dokładać nasze kafelki z myszami w taki sposób, aby na koniec gry zdobyć jak najwięcej punktów, na przykład za to, że nasze myszy będą sobie siedziały koło kawałków sera. No bo za to oczywiście będziemy punktować. Punktować nie będziemy natomiast, jeżeli nasze myszy będą lądowały koło pułapek na myszy, koło kotów, które nie dostaną mleka i tak dalej. Więc będzie tutaj trzeba myśleć logicznie, jak układać te kafelki. Na pewno będzie to fajna gra na rozwijanie logicznego myślenia u dzieci. Magic Maze to interesująca kooperacyjna gra planszowa, w której musimy wcielić się w rolę złodziei, zakraść się do centrum handlowego, ukraść stamtąd jak najwięcej przedmiotów i uciec w jak najszybszym czasie odmierzanym przez klepsydrę, która wielokrotnie podczas gry będzie obracana, więc raz będziemy mieć czasu więcej, a raz mniej. W tej grze specyficzne jest to, że nie możemy się w ogóle ze sobą komunikować, nie możemy gestykulować, możemy sobie jedynie rzucać wymowne spojrzenia albo przed danym graczem postawić pionek, który oznacza zrób coś, ale ten gracz może się z tym nie zgodzić i na przykład przestawić ten pionek do kogoś innego. Swoje akcje wykonujemy jednocześnie, nie ma tutaj przypisanego pionka do gracza, więc możemy się poruszać właściwie każdym możliwym pionkiem, ale żaden gracz nie może wykonać takiej samej akcji w tym samym czasie, którą wykonuje już inny gracz. O mój Boże, to przyjemna i szybka gra karciana dla osób od 10 roku życia, w której będziemy musieli odpowiednio zagrywać karty, aby produkować surowce, a potem za nie budować różne budynki. Gra się kończy, jeżeli któryś z graczy wybuduje swój 8 budynek, wówczas będzie trzeba dokończyć rundę i będziemy zliczać punkty. A punkty będziemy otrzymywać właśnie za budynki oraz za pomocników, którzy się przysłużyli do ich zbudowania. Hej, Kuba z tej strony i w tym tygodniu na Kickstarterze chciałbym zabrać Was w podróż w kosmos dzięki grze Starlight, czyli tytułowi, który odniósł już niemały sukces na Kickstarterze i którego kampania trwa do 11 kwietnia. Starlight to dość złożona gra, która będzie tak naprawdę rozgrywana na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, wcielamy się w ostatni bastion ludzkości, czyli w statek The Sparrow, czyli wróbel, którym będziemy kierowali i który będziemy przemieszczali przez różne miejsca w galaktyce. Oczywiście na naszej drodze staną różni przeciwnicy, z którymi przyjdzie nam walczyć w tej galaktycznej bitwie, a na to, jaki będzie wynik tej całej bitwy, będą miały wpływ kości oraz to, jaką technologią nasz statek, czy nasze mniejsze statki należące do każdego z graczy, będą dysponowały. To oczywiście ta technologia, jaką dysponujemy, będzie mogła być ulepszana, statki będą rozwijane, ale również nasze postacie, czyli nasi kapitanowie, także będą rozwijani. To, jak rozwijamy naszych kapitanów, będzie miało wpływ na eksplorację, taką bezpośrednią eksplorację kolejnych planet. Na planetach eksplorujemy otoczenie, budynki, tam wykorzystujemy bezpośrednio naszych kapitanów. Jeżeli jesteście zainteresowani Starlight, to tak jak mówiłem, kampania trwa do 11 kwietnia. Jeżeli jesteście fanami gier typu Area Control i klimatów post-apo, to zapewne zainteresuje Was kickstarterowa kampania Ruination. Ruination to tytuł, w którym każdy z graczy będzie wcielał się, czy będzie kontrolował jeden z klanów, a wszystkie te klany będą walczyły o drogocenną wodę. W związku z tym, że woda w takim postapokaliptycznym świecie to prawdziwy rarytas, to każdy z graczy będzie rozwijał swój klan, czy swoich wojowników, będzie ich rekrutował, będzie również pozyskiwał odpowiednie surowce, no i będzie starał się również zarekrutować do swojej armii wygnańców. Wygnańców, którzy mogą przynależeć tak naprawdę do każdej armii. Wszystko po to, aby właśnie walczyć o wodę, aby zdobyć terytorium z wodą, no i aby nareszcie mieć spokój od tego uciążliwego pragnienia. Do tego wszystkiego trzeba przyznać, że gra naprawdę wygląda przyjemnie, dlatego jeżeli jesteście fanami Area Control post-apo, to myślę, że do 27 marca powinniście zainteresować się kampanią Ruination.
Na Kickstarterze znajdziecie także grę Who Goes There, czyli grę, która powraca na Kickstartera. Mamy tutaj Second Edition, czyli drugą edycję. Generalnie Who Goes There to tytuł, w którym każdy z graczy wciera się w pewnego robotnika, w pewną osobę, która znajduje się na stacji badawczej. Gra bardzo przypomina filmowe coś. Gracze oczywiście pozyskują różne przedmioty, ale generalnie będą musieli ze sobą współpracować, a więc wymieniać się tymi przedmiotami. Będą musieli tworzyć kolejne bronie, przedmioty ulepszone. No i właśnie to będzie to pole do manewru dla tego czegoś. Będzie ono mogło rozsyłać to swoje plugactwo i będzie mogło starać się wpływać na innych, ich infekować. W związku z tym w trakcie rozgrywki bardzo ważne będzie, abyśmy sporo dyskutowali. Bardzo ważna będzie ta rozmowa nad stołem, ta interakcja nad stołem, która pozwoli zweryfikować tak naprawdę, kto być może jest już zakażony przez to coś. Jeżeli będziecie chcieli powalczyć o przetrwanie na tym zlodowaciałym pustkowiu, na którym oprócz klimatu przeciwko wam będzie również niezidentyfikowany stwór, no to możecie wspierać grę do 2 kwietnia. Jeżeli jesteście prawdziwymi fanami Warhammera, czy to RPG, czy może bitewniaka, to do sklepu Ale Planszówki powróciła właśnie cała masa produktów z tej serii. Warto zerknąć, być może znajdziecie coś dla siebie. Do tego wszystkiego oczywiście wystartowała również przedsprzedaż Storage Boxa do osadników, więc fani, którzy mają masę dodatków do tego tytułu, na pewno będą zainteresowani takim dużym boksem, w którym wszystko się pomieści. Cześć, z tej strony Janek z Wrocławskiego Stowarzyszenia Klub Koloseum. Moi drodzy, 22. Gratislavia odbędzie się 25 i 26 kwietnia. Jednak w związku z zaistniałą sytuacją postanowiliśmy przenieść Gratislavię ze strefy kultury studenckiej Politechniki Wrocławskiej do strefy online. Także już za niecały miesiąc będziecie mogli z nami sobie pograć w gry planszowe za pośrednictwem takich serwisów internetowych jak Board Game Arena lub Tabletop Simulator. Do tego czasu co tydzień będziemy organizować różne konkursy i turnieje związane z grami planszowymi. Także po wszystkie szczegóły zapraszam na nas fanpage Gratislavia lub Stowarzyszenie Klub Koloseum lub na wydarzenie 22. Gratislavia. Zostańcie w domu, bądźcie bezpieczni i do zobaczenia. W trosce o bezpieczeństwo organizatorzy festiwalu Pyrkon zdecydowali się na zmianę terminu na 10-12 lipca. Wszystkie zakupione bilety pozostaną ważne dla osób, które jednak nie będą mogły uczestniczyć w nowym terminie, mają możliwość zwrotu biletów oraz ubiegania się o zwrot kosztów. To wszystko na dzisiaj z naszej strony. Bardzo dziękujemy za Waszą uwagę. Czekamy na Wasze komentarze, lajki, jeśli materiał Wam się podobał. Dbajcie o siebie i pozostańcie w domach, jeśli macie taką możliwość. Do zobaczenia za tydzień.